Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Tribes of Midgard, przepraszam. I kochani, mamy gdzieś tu Jotuna bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko, więc ja szybko, ale to bardzo szybko naprawiam się. Naprawiamy się, tak. I lecimy do tego Jotuna, bo już mieliśmy wcześniej informację, że Jotun jest bardzo blisko bazy. Jest na szczęście dopiero początek dnia, więc jeszcze się aż tak nie obawiam. Ale z tego co widziałem, niestety. Okej, strzelaj strzałami, zwiększ to trwałość broni. To już mamy. Zwiększ prędkość ruchu. O! Szansa na uzyskanie strzał, których w ogóle nie używamy. No właśnie, ale niestety zauważyłem, że chyba jednak to jest nasz wyznacznik zimy. Czyli jeżeli dojdzie już ten pasek cały do końca, no to niestety mamy non-stop spawnowane. Mamy non-stop spawnowane. O. Pyk. Mamy non-stop tutaj spawnowane już moby. Pyk. No dziwo, chyba ten Jotun nie jest taki wcale mocny. Jedyna łucznika i tak, kurde, wojuje mieczem. Kurde, dostałem. Muszę teraz chyba włączyć leczenie. Tak, leczenie włączyłem. Pyk. On już naprawdę jest bardzo blisko naszej bazy. Mega blisko był naszej bazy. Ale te tutaj na singlu nie są jakieś tam super. Super takie mocne. Pyk. I lecimy z tym koksem. Pyk. Nie, no te Jotuny naprawdę nie są jakieś tam przerażające. To tyle, że mają dużo HP, no nie? Tak to są easy. Wzięto w niewolę awanturnicę coś tam. Pyk. Alogi, ciebie już nie spotkałem, przyjacielu, chyba, nie? Dobra, odesłaliśmy Jotunka. Było to easy jak nie powiem co. I mamy kolejną nagrodę w Bifroście. Bratnia dusza. Jakiś legendarny item. Zniszcz to. Zdobywasz dwie dusze za każde zadane uderzenie. Spoko. Eliksir zdrowia. No tak, tutaj bym powiedział 2 na 10, jeżeli chodzi o to. Dobra, nieważne. Musimy pożeglować do latarni. To jest nasz główny w tej chwili cel. Tylko mówię, problem jest taki, że ja nie wiem zbytnio, w którą to jest stronę. A obawiam się non-stop, że niestety nasze ufortyfikowanie nie da już rady. Ulepsz. Na maksa. Mam nadzieję, że sobie teraz poradzicie. Pyk. Ulepszony poziom trzeci. Już tą stronę mamy ulepszoną na maksiorka. Jak z drugą stroną?
G, ulepsz. Nie mamy kamieni. Się kamyczków dorobi. To nie jest problem. No dobra, tych kamieni to my tak nie mamy dużo. Szkoda, że się nie da ulepszać, czy ulepszać, nie da się naprawiać tych bram. To mnie troszeczkę boli. Bo nie wiem, czy jak oni teraz nam nie rozwalą tej bramy, to przypadkowo jej nie stracimy całkowicie. Tak może być. Jakieś kamyczki. Możliwe, że jeszcze zdążymy ulepszyć sobie przynajmniej lewą stronę na jakiś poziom. Nie, to była prawa strona ulepszona. Dobra. Akurat jeszcze jeden cięty kamień udało nam się stworzyć. Gie, ulepsz. I jest już jedna wieża na maksa. Za szybko to wszystko leci. Niestety. A niestety też nie jestem pewien, czy... Właśnie, nie jest to... Nie jest to zakończenie gry potem. W dłuższym czasie bym sobie jakoś tam dał radę, jeżeli chodzi o to, ale no wiadomo, jeżeli tu potem będziemy mieć non-stop healthingów, no to już będzie problem. Jak tam sobie dają radę? No tak słabiutko. No i też fakt faktem, że niestety nie mamy dobrych DPS-ów. Chociaż ten łucznik nie jest taki zły. Ej, dobra, ten łucznik naprawdę nie jest zły. Ten łucznik nie jest zły. Klikamy shift i tylko strzelamy? Jak top. Oho. Problem. Chcielibyśmy im cały czas strzały wytwarzać te elektryczne. Dobra. Zobaczmy, co tam się dzieje dalej. Mówię, obawiam się, że niestety nie wytrzyma mi ta brama. Tyk. Idziemy dalej. Tu brama już była na wykończeniu, więc tu też może być problem. Won. Pyk, pyk. Tam jest łucznik. Dwójka, wywalona. Panowie wyjaśnieni. Dostali tam jeszcze. No i teraz tu się robi problem. No na trzy osoby jeszcze dałoby radę, naprawdę. A cztery to już w ogóle. Chodźcie, chodźcie, gamonie, chodźcie. Tyk, zbieramy itemki. Ty gdzie się wybierasz? Ale jeżeli naprawdę to będzie spadać non stop, to jest problem. Wygląda się, że te wieże nie dają rady. Naprawdę myślałem, że te wieże dadzą radę, ale one są do dupy. Żeby to się regenerowało, albo dało naprawić, to jeszcze spoko. Ale tego się nie da naprawić. Ale ten łucznik mi się podoba. Nie doceniałem go strasznie. Żałuję. Naprawdę jest spoko. Jakichś tych małych healthingów, no to daje to radę, ale na tych małych. Dobra, twoje plemię przetrwało kolejną noc. Shiro! Naucz się mówić, Shiro. Dobra, idziemy dalej.
Naprawmy się tylko i idziemy żeglować. Może odkryjemy nawet jakiegoś spawna. Naprawmy to. A, nawet to naprawię, co mi tam. I lecimy. Tu był gdzieś statek wtedy, pamiętam. Mówię szczerze, żeby to tak szybko nie... Żeby to tak szybko się nie kończyło. Nie mówcie, że nie mamy statku. Zirytuję się wtedy. Kurwa, nie mamy statku. Desek nie ma. Useless. 6 desek. Naprawdę, gro, 6 desek. 6 cholernych desek. Nie drewno, deski. Weź nawet 11, a co mi tam. No i już mamy praktycznie połowę dnia za nami. No 1/3, niech będzie. Jak my mamy tam dopłynąć? Wiedząc, że nasza w sumie baza nie wytrwa do dalszej nocy. Nie. Statek. Pyk. Hej, mister. Płyniemy, szukamy tej cholernej latarni. To bardzo mi teraz przypomina Valheima. O, do Valheima tak samo musimy wrócić. Kurde, czy musimy? Ja muszę wrócić, bo ja już w niego grałem jeszcze przed kanałem. Ciekawe, co tam się pozmieniało. Ale to już może z Szeską i Steve'axem. Zobaczymy. Płyniemy. Na południe. Przynajmniej Jotuna nigdzie nie ma. O, kamyczki. Te wyspy też są takimi zapchaj dziurami, nie wiem, chyba po to, żeby tylko robić lepsze łódki. O, wyrobimy się. Może. Strasznie wolna jest ta łódka. Strasznie wolna jest ta łódka. No i moi drodzy, jeżeli teraz... Znaczy, ja wiem, że już teraz sobie z tym nie poradzimy, jeżeli chodzi o to. Bo jest to ostatni odcinek niedzielny z Tribes of Midgard. Aczkolwiek, jeżeli będziemy jeszcze próbowali kontynuować grać w tą grę, to z pewnością zagramy sobie w Endless Mode'a. Czyli w grę bez końca. Kurwa, zatopili mi łódkę, gnoje. To jest boss? Czemu ja się... O kurwa, nie! Dobra, szybko kapliczkę przynajmniej. Pyk. No, strzelaj przynajmniej tam, gdzie chcę. Widzę, jak oni hitują sporo. Ja bym tego bossa pokonał. Weź tą tarczę, ściągnij. Czy to jest ta latarnia? Wątpię. Wątpię, żeby to była ta latarnia. No ale cóż, może.
Ta zima za szybko przychodzi, naprawdę za szybko. Jak na jednego gracza, ewidentnie za szybko. Tyk. Skrzynia jest? Jest skrzynia. Cóż to za zaczarowany potykacz? Ej. To jest item jakiś inny. To jest runa? Wątpię. Nie, to nie była runa. To był itemek. Dobra, bronimy swojej osady. Wracamy do bazy szybciutko. Na paściorku. Straciliśmy znów łódkę. To nie jest dobrze. Ewidentnie nie jest dobrze. Obawiam się, że również nie będziemy mieli jak się obronić teraz. Teraz chyba jeszcze będzie Blood Moon i w ogóle będzie jasna. Dobrze, w ogóle będzie Saigon. No nie, już ta brama nam nie wytrzyma długo, jeszcze tu boss jest. Jeszcze tu kurde musiał boss wejść, no. Bon. Bosie. Ja się podnoszę. Przyjacielu. Druciarko. Poziomie czwarty. Broń tu wszystko. Jeszcze boss jest. Już z tej bramy nic nie zostało pewnie. Pyk. Pyk. Boss siadł. Ale to nadal jest za mało. Tam to już znów zaraz siada. Kolejny boss. Nie, to już brama na pewno. Out. No, naprawdę? Nie miałeś tyle many? Dopiero połowa nocy. Bot już pewnie też siada. Bot już na pewno siada. Aha, no właśnie. O tym właśnie mówiłem. Uuu. Szybko. Strzelaj, Saszka, strzelaj. Chyba kurde nie. Zostawcie Tytanika, nie wyciągajcie go. Won. I o tym się pojawił jeszcze naprawdę. Kurka wódka, kurka blaszka. Ile tu energii, wow. Teraz kolejna fortyfikacja zostanie zniszczona. Jestem niemalże pewien. Prawo albo lewo? Lewo. Może i powinna zostać zniszczona. No patrzcie, i patrzcie ile my mamy w tej chwili już kurde tego wszystkiego. Nie, no to jest po prostu przesada. 3/4 to jest cholerna noc. Useless! Useless!
Pójdę poszukać Jotuna. To jest lepszy pomysł. Szybka podróż. Szybka podróż to jest pomysł. Pyk. No i nie są trudni, jeżeli chodzi o to. I tak samo myślę, że sobie bym z tymi heltingami dał radę, o ile to naprawdę byłoby troszeczkę wolniej zrobione, no. Tak tu niestety. Pyk. Pozbieramy sobie może jeszcze jakąś broń, zrobimy przy okazji, ale wątpię, żeby mi się udało. Tak też szukam jakiegoś teleportu tu bliższego. Chyba też nie ma na to opcji. No nie, no już się robi noc. To już się robi noc. Wydaje mi się, moi drodzy, że zrezygnujemy jednak dzisiejszej nocy. Szkoda, że nie zabiję tego Jotuna. W sumie chciałbym go zabić. Gdybyśmy mieli lepszą nagrodę, tak to tylko będziemy mieć strójki. No niedobrze się złożyło, niedobrze się naprawdę złożyło. Ale nie wytrzymamy tej nocy, nie ma opcji. Nie ma nawet takiej opcji, żebyśmy to wytrzymali. Nie. Uciekamy. Uciekamy, kochani. No niestety, skończyliśmy rozgrywkę na trzech jotunach. Ale ja już sobie tu odpuszczam. No nie damy rady. Czy tego jotuna byśmy jeszcze pokonali bez problemu, ale nie wytrzymamy tyle czasu. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Trzeba wiedzieć, kiedy zrezygnować. W ramach nagrody za pokonanie trzech jotunów i zero bossów sagi otrzymujesz od bogów 3 rogi. Wrócić do Valhalla jako zwycięstwo, by otrzymać nagrodę i opuścić ten świat? Tak. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda, gdy się nie przegrywa, tylko się poddaje. No, zdobyliśmy 6 złotych rogów. To nie tak mało. Zestawy startowe. Skorzystaj z tego zestawu startowego, aby zacząć przygodę w nowym świecie z 10 drewnianą deską i 10 ciosanymi kamieniami i 10 kutym żelazem. Uff. No i kolejny poziom. Skomet wyposażenia. Jad w tej tarczy pochodzi od tego samego węża, który dręczy Lokiego. Gdyby tobie nim kapali na twarz do końca czasu, też by ci się wydawało, że Rengarok nie jest złym pomysłem. Z tego raczej nie wbijemy. A jednak... Jeszcze 8? Nie, 8 już niestety nie. Przeżyte dni 12. Zdobyte PD 41 tysięcy. No, 7 poziomów wbiliśmy. Ja wam jeszcze pokażę, jak wygląda tryb Endless. Może to wam się spodoba. No wiadomo, że tryb Endless trwałby na pewno dłużej. Niestety na początku go nawet nie mogliśmy zdobyć. To jest ciekawe. W ogóle mamy też normalny sklep, nie wiem czy widzieliście. Kostiumy i tym podobne. Kurde, normalnie sporo tego. Sporo tego. Widać, że gierka jest robiona właśnie tak stricte pod jakieś skiny i tak dalej. Piracki zestaw. Broń. Łuk żaru 3, epicki. Język węża 3. No tak, powiedziałbym, że za dużo od tego nie ma. Pierś Fenrira, przepraszam. Mamy tylne łapy w tej chwili kupione. Tych 25 brakuje. Sporo jest tego, naprawdę jest sporo.
Kilof ze złota. To też byłoby spoko. To też byłoby spoko. No ogólnie mówię, sporo jest tego. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej z tych rzeczy, no to jasne, śmiało. Śmiało, śmiało. Głosujcie na tą serię, są tylko awatary. To nawet tego nie patrzymy. Dobra, co nam tu jeszcze dropło? Zestaw startowy. Łuki strzały, zestaw startowy zbieracza. U, to by w sumie nie było takie głupie. Ale to też nie jest głupie, bo możemy sobie te podstawowe surowce na początku ogarniać. I mamy dwa pecy jeszcze. Dobra, ale jak wyglądają inne tryby typu przetrwanie? Powiem szczerze wam, że nawet ja nie wiem, jak to wygląda. Prywatny. Maksymalna liczba graczy, rozbiar mapy. Możemy sobie wziąć na przykład średnią. O. Próchnienie drzewa Grasil. Nie da się niestety tylko wyłączyć. Poziom trudności zasoby średni. Stworzeń średni. Trudności krytyków średni. Strzałka wskazująca Jotuna wyświetlane. No dobra, a na przykład to tylko wpływa na statystyki. O. No to nie jest jakieś tam trudne. A, słodamy sobie 3, 2, 1, X standardowe. I kochani, jeżeli chodzi o Tribes of Midgard, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to do kupna. Powiem wam szczerze. W stosunku do Country Ballsów, tu jest w ogóle gra bez porównania. Ale ta gra jest specyficzna. Tutaj możecie robić... To jest troszeczkę jak w LoLu, no niby robicie to samo, od nowa non-stop, aczkolwiek wasze konto cały czas ma jakiś tam stały progres. Czy w to się fajnie gra? Powiem wam szczerze, że w to się zajebiście gra. Tylko to trzeba mieć sporo czasu, bo jeżeli wbijacie na jakieś publiczne serwery, to niestety, jak jest tam 10 osób, to czasem gra trwa, trwa, trwa i trwa. Co nam tu wydropiło? Widzę, że mamy teraz pory roku. Wcześniej chyba tego nie było. Polowanie na czarownicę. Widzicie, na przykład też tych questów nie brałem. Może to też jest mój błąd, że się tak późno rozwijałem. Być może, nie mówię, że nie. Ale dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Myślę, że nie ma sensu robić kolejnego rana bez, że tak powiem, waszej oceny tego wszystkiego. Pyk, rozjebani perfekcyjnie. Ja jestem jak najbardziej chętny do kolejnej serii z tego. Już właśnie na Endless Mode, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi. O, pogłaskałem go. W końcu, pierwszy raz. Chociaż wiecie co, może właśnie takie odcinki... O, jakiegoś tak spajka dostałem. Coś się tej grze porąbało. Chociaż powiem wam szczerze, czy taka seria mała jest też zła? No nie wiem. Dzięki temu przynajmniej mogliśmy sobie bez problemu to ogarnąć. I zmieściliśmy się w kilku odcinkach. Jeszcze się zaciąłem, kurde. Pyk, pyk, pyk. No i tu już byśmy mogli zaraz stawiać kolejny domek. Dobra, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenieniu filmu. Harmonogram, głosowanie na serię, jaki serwer Minecrafta oraz whitelisty macie na stronie spookyshero.pl. Tam możecie również głosować na przyszłe serie, chociaż na razie wiem tylko tyle, że będzie na pewno Minecraft, który mam zamiar ograć.
No i niestety jeszcze będziemy musieli mieć pojedyncze odcinki przez ten tydzień minimum, bo jeszcze muszę naprawić ekonomię, żeby zintegrować to wszystko na serwerze z Minecraftem, tak więc... Moi drodzy, no co? To by było na tyle. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!